Cześć! W dzisiejszym filmie, tak jak obiecałem, podejmę próbę uruchomienia silnika marki Tecumseh, model BVL198. Silnik ten już jest troszeczkę doczyszczony wraz z całą kosiarką, robiłem to już na wcześniejszym filmie, ale tak jak wrzucę tutaj dziś może zdjęcia z początku, ten silnik był wręcz taki zielonkawy, ponieważ te 3 lata postoju odbywały się pod chmurką, na świeżym powietrzu, padał na tą kosiarkę deszcz, padał na nią śnieg, troszkę mniej świeciło słońce, bo ona tak bardziej w cieniu troszeczkę stała, ale też się to zdarzało i po tym czasie podejmę próbę uruchomienia tego silnika. Być może ktoś, jeśli kiedykolwiek spotka taką kosiarkę, na przykład jakąś używaną kupi lub jakąś sąsiada, który wypchnął gdzieś na zewnątrz i ponieważ nie potrafił jej naprawić i podejmie jakąś próbę reanimacji, no to ten film troszeczkę powinien w tym pomóc, ponieważ tak naprawdę uruchomienie takiego silnika nie jest aż nadto trudne. Zazwyczaj wystarczy kilka czynności, oczywiście bardzo ważne czyszczenie gaźnika, o tym za chwilę, i nie jest to takie trudne. Niektórzy tam rozbierają silnik w drobny mak czy coś, ale zazwyczaj nie jest to po prostu konieczne, zwłaszcza w takich starszych, prostszych silnikach. Oczywiście po takim postoju największą przeszkodą ku temu, by uruchomić ten silnik, jest ogólnie korozja. Przede wszystkim to, co ważne, zazwyczaj po takim czasie bardzo koroduje starter, ponieważ cały smar, tak jakby sprężynie, wypłukuje się, chociaż tak troszeczkę ta sprężyna jest na górze, to wszystko koroduje i przez to starter może mieć problemy ze zwijaniem się. I tutaj widzę, starter działa. Także powinno tutaj być wszystko ok. Ta sprężyna zwija sznurek do końca, ale to jeszcze może się zmienić, jak wysuniemy sznurek do końca. Kręcąc nożem, silnik również powinien się obracać, nie powinno być tutaj problemu. Tak, obraca się, ponieważ komora cylindra jest na tyle szczelna, że mało kiedy jest tak, że silnik w jakiś tam sposób się zastanie. No i oczywiście w gaźniku może pojawić się woda. Silnik marki Tecumseh ma tu właśnie taki dzyndzelek do spuszczania, taki guziczek, i jak po wciśnięciu jego, o, widzimy, że leci z gaźnika mnóstwo wody. To takie właśnie wydające się, że jest tłuste, to wszystko jest woda w tym gaźniku. Teraz troszeczkę poczułem zapach paliwa, także to troszeczkę wszystko jest zmieszane z mieszanką jeszcze paliwa. No ale oczywiście wiadomo, że po takiej operacji konieczne jest czyszczenie gaźnika. Nie ma się co łudzić, że spuszczeniem wodą tego przycisku, wody tym przyciskiem coś pomoże, ponieważ to praktycznie nigdy nie pomaga. I tak na dolnej części wszystkie te dysze skorodowały, także gaźnik jest bankowo do czyszczenia. Oczywiście przy takiej czynności wypadałoby również wyczyścić cały zbiornik paliwa, ponieważ może w nim się znajdować woda. Oczywiście już tutaj będzie za ciemno. Nie widzę żadnego paliwa, także tutaj to paliwo odparowało. Ale zanim ja to wszystko zrobię, to pokażę, że na przykład takie podzespoły jak cały moduł zapłonowy, cała cewka zapłonowa, jak na przykład same zawory, że to wszystko jest niezastane. Ta kosiarka, ze względu na to, że to jest już taki fajny moduł bez tego przerywacza, który był w starszych silnikach, to ta cewka i tak będzie pracować po takim postoju. Nie przeszkadza tu skorodowane koło magnesowe. Także podejrzewam, że tutaj po odkręceniu filtra powietrza, jeśli po tej wody naleję kilka kropli w gaźnik, to mimo wszystko podejrzewam, że ten silnik odpali. Także odkręcę tutaj filtr powietrza i, co ważne, kwestia, oczywiście bezwzględnie po takim postoju należy wymienić również olej, ponieważ olej i tak ma około roku żywotności. Kosiarka stała 3 lata, więc on już bezwzględnie jest po prostu zbyt stary, aby na nim ten sprzęt pracował. Druga sprawa, do silnika również może się dostać woda. Jeśli na przykład gdzieś był dziurawy zbiornik, czy na przykład nieszczelny filtr powietrza, i czy na przykład korek jakiś nieprawidłowy, do zbiornika z paliwem dostała się woda, która następnie powędrowała do gaźnika. I jeśli kosiarka w takiej pozycji, bo została pozostawiona na przykład z otwartym zaworem ssącym, to ta woda wpadnie nam do cylindra, a później powolutku między pierścieniami przecieknie nam również do misy olejowej. Także to będzie olej z wodą, który również należy bezzwłocznie wymienić. Nawet przed jakimikolwiek pierwszymi próbami uruchomienia powinno się taki olej od razu wymienić, zalać nowym, a później, jeśli sprzęt odpali, po troszeczkę popracuje, to powinno się to tak traktować właściwie jak docieranie od nowa tego silnika. Z tym, że tu nie chodzi o docieranie, tylko żeby w pierwszej chwili wypłukać wszystkie te nieczystości i jeszcze raz wymienić ten olej, wtedy już zalać taki prawidłowy. Nawet na to pierwsze uruchomienie można zalać jakiś tańszy olej, żeby on po prostu podczas już uruchomienia tego sprzętu wypłukał jeszcze raz wszystko solidnie, a później już kupić jakiś troszeczkę porządniejszy olej. Tak więc do czyszczenia gaźnik, do wymiany olej. Zobaczmy w ogóle, jaki tutaj jest stan tego oleju, czy tutaj przybrało tego oleju, czy nie. No, tak jak widzę, tu prawie nic nie ma tego oleju, jest znacznie poniżej minimum, także co prawda woda się tutaj nie dostała, ale przy już okazji wymiany wtedy wyrówna się już stan tego oleju. Prawdopodobnie już wcześniej było go po prostu za mało. Oczywiście do wymiany zazwyczaj jest również filtr powietrza, który po prostu papier zestarzeje się w takiej kosiarce, skruszy się i nie nadaje się on już do niczego, ponieważ zasysając się do komory cylindra wyrządzi nam to tylko większej szkody.
Okej, poza kamerą zmieniłem olej i nalałem świeżego do maksymalnego stanu. Przy takich uruchomieniach ciężkich radzę właśnie nalewać olej do maksymalnego stanu, ponieważ cały olej z silnika ściekł. No cylinder jest w pionie, w poziomie, przepraszam, także tutaj olej i tak się dostanie, ale ogólnie z górnego punktu, w którym pracuje wał, z górnej panewki, z górnego punktu, w którym obraca się wałek rozrządu, tam wszędzie ten olej zleciał. I ważne jest, żeby tej kosiarki nie piłować ile, nie wiadomo ile, że ciągnąć na sznurek na siłę, aż może zagada, tylko najpierw należałoby ją faktycznie naprawić i uruchomić jak najszybciej, żeby tu nie próbować kręcić na siłę, broń Boże, jakąś wiertarką, bo może w końcu złapie. Nie złapie, jeśli jest woda w gaźniku, to ja nawet nie leję tutaj tego paliwa. Gaźnik jest do czyszczenia, ale można zrobić taką szybką próbę, czy w ogóle silnik jest technicznie sprawny i po prostu nalać mu paliwa na krótko, to o czym wspomniałem wcześniej i to co teraz zrobię, aby zobaczyć, czy reszta podzespołów jest po prostu sprawna. Nie pokaże nam to, czy są dobre pierścienie olejowe, ponieważ silnik i tak zadymi, wydmuchując całą sadzę, która w tym momencie, w tym czasie odkleiła się z silnika, ale chociażby będziemy wiedzieć to, czy silnik ma sprawny rozrząd, czy po prostu nie jest zatarty, ponieważ ma kompresję, aby się uruchomić, że po prostu cewka zapłonowa jest sprawna, że po prostu starter, po prostu będziemy wiedzieć wiele rzeczy i że warto taki silnik remontować. Zatem ja, nawet bez wykręcania, tak z ciekawości, świecy zapłonowej, bez odkręcania gaźnika, bez czegokolwiek, naleję tutaj kilka kropel paliwa i spróbuję na zewnątrz tą kosiarkę uruchomić, ponieważ tutaj na tym moim niezbyt stabilnym stole, to by mi wszystkie te moje kuwetki pospadały, stąd zatem naleję troszkę paliwa i spróbujemy ją odpalić w takim stanie. Przesadziłem. Także na tych małych silniczkach taki postój raczej nie robi wrażenia. Stał 3 lata pod chmurką, zasypany śniegiem, zalany deszczem, jeszcze potraktowałem go myjką ciśnieniową. Nawet wydech się troszeczkę zagrzał, a mimo wszystko to odpalił. Można jeszcze zrobić takiego małego, jak ja to nazywam, bypassa. Gdzieś tutaj miałem szczykawkę. Jeśli nabierzemy paliwa w szczykawkę, taką już troszeczkę wyjechaną i włożymy ją tutaj, to drżący podczas pracy silnik będzie tak troszeczkę ze strzykawki kilka kropel paliwa wyrzucał i ona na takiej całej strzykawce, jeśli będzie to wszystko dobra w miarę taka szczykawka, to ze 2 minuty nam popracuje. Ale i tak trzeba to zrobić, także bawienie się w takiej bypassy to raczej tam z ciekawości, także koniecznie trzeba tu teraz czyścić gaźnik. Tak jak było widać na filmie, niby starter technicznie działa, ale jak już zacząłem go po prostu używać, szarpać, to było widoczny taki efekt, że zamiast tutaj łapać zapadka, czasem łapała w tym miejscu, ponieważ oczywiście korozja, ten cały zniszczony, stwardniały smar po prostu sprawia nam, że starter nie działa tak jak trzeba. Także cóż, rozbieram wszystko do czyszczenia, czyszczę gaźnik, czyszczę zbiornik paliwa, rozbieram również starter, aby go troszeczkę przesmarować, aby działał lepiej, no i zobaczymy, czy silnik będzie wtedy już prawidłowo pracował prawidłowo. Po demontażu tego wielkiego zbiornika paliwa, ten silnik nie jest już wizualnie taki duży. Do demontażu gaźnika trzeba zazwyczaj demontować również tłumik.
Gaźnik zdemontowany, tak jak pokazywałem, do zdjęcia demontażu gaźnika najlepiej jest zdjąć układ wdechowy. Zawsze ściągałem sobie gaźnik tutaj w tym miejscu. Niektórzy próbują zdemontować go tutaj w tym miejscu, odkręcając go do kolektora ssącego. Mi to się zawsze wydawało trudniejsze. Jeszcze takich kilka ciekawostek o temat tego silnika, bo nie mógłbym się powstrzymać. Proszę spojrzeć, jak sadza się sypie z tego tłumika, ponieważ wiadomo, ona się odkleiła od ścianek i przez pierwsze kilka minut pracy ta sadza będzie się samoczynnie wydobywać z tego tłumika. Jeśli chodzi o ciekawostki. Układ wydechowy wydaje się mega skorodowany, ale one naprawdę szybko te tłumiki korodowały. Użytkownicy tych kosiarek to już praktycznie po roku, po dwóch, kiedy kupili tą kosiarkę w sklepie, to już mieli taki skorodowany wydech. To jest co prawda silnik Tecumseh, ale wielu z Państwa takich starszych silników marki Tecumseh miało również z licencją Fiata, czyli to były silniki marki Fiat. Tego samego Fiata, który robi samochody osobowe, takie jak Panda czy Model 500. Także Fiat kiedyś również produkował silniki do kosiarek spalinowych, a raczej była to jakoś tam odnoga, jakaś właśnie coś na zasadzie licencji, ponieważ oczywiście te Tecumseh to były silniki włoskie. Kabelek od cewki zapłonowej kiedyś był przypięty do gaźnika, ponieważ to na gaźniku właśnie był kiedyś stycznik, jeśli jeszcze nie było hamulców bezpieczeństwa. Tutaj nie ma tego hamulca bezpieczeństwa, po prostu na gaźniku wyłącza się, tak jakby odcinana jest iskra i silnik samoczynnie się zatrzymuje, także nic go tutaj nie wyhamowywało. Później jest wprowadzone to zabezpieczenie, z tyłu trzeba odpiąć druciki od gaźnika. Zaraz oczywiście odkręcę ten gaźnik, żeby pokazać, jaki jest w środku brudny. No i teraz jeszcze taka mała ciekawostka, to za co wszyscy karcą mnie na moich filmach, że nie wolno, broń Boże, kosiarki na boki przechylać. Nie wierzą w żadne moje teorie na temat odmy, że to wszystko odmą się wylewa i bardzo często nowe silniki można przewracać również na stronę tłumika. Wszyscy mówią, tylko i wyłącznie świecą zapłoną do góry, żaden inny sposób. No i właśnie trochę lipa, bo silniki marki Tecumseh mają odmę z tyłu i te starsze modele lub na przykład nowsze modele o znaczeniu Centura mają ten odpowiednik z tyłu i po przewróceniu tych silników świecą zapłonową do góry olej bardzo pięknie wylatuje tą odmą. Z dalszych ciekawostek, tak jak widać, ja sobie z zewnątrz troszeczkę popsikałem tą kosiarkę, ale to i tak nic, ponieważ tak jak widać, cały silnik i tak jest oblepiony brudem. I teraz, żeby to było fajnie zrobione, to wypadałoby pozatykać wszystkie te właśnie kanały ssący wydechowy, zatkać oczywiście, można pozostawić wkręconą świecę, zatkać tutaj miejsce, w które włożona jest miarka oleju i cały ten silnik teraz ładnie wymyć myjką ciśnieniową do gołego bloku, aby te wszystkie brudy nie trzymały tutaj ciepła i żeby to po prostu wszystko dokładnie oddawało ciepło, aby po prostu ten silnik pracował przez to lepiej, ponieważ chłodzenie jest to samo co w mniejszych modelach marki Tecumseh, a ten silnik ma już notabene prawie 200 cm sześciennych pojemności skokowej. A jeśli chodzi o sam gaźnik, no to zdejmę tutaj tą pokrywę, żeby pokazać, jak tutaj wygląda. No troszeczkę mi się to tak śmiesznie udało kluczem udarowym. Nie powinno się tego robić kluczem udarowym, ale w jednej ręce trzymam tutaj kamerę. I po zdjęciu tej miseczki, tak jak widać, piękny syf w tym gaźniku. Takie coś nigdy nie ma prawa chodzić. Oczywiście po takim postoju, jeśli tutaj była woda i kosiarka stała na zewnątrz na przybrosku, dokładnie należy sprawdzić również sam pływak, czy po prostu pod wpływem wzrostu rozprężenia się właśnie wody, kiedy staje się, zamienia się w lód, czy po prostu gdzieś nie uszkodził się właśnie ten pływaczek. Zabieram się zatem teraz do czyszczenia gaźnika. I jeszcze takie słówko. Taka renowacja to tak naprawdę byłby materiał na 5-odcinkową serię, aby to wszystko robić po prostu tak jak należy. Wszystko domyć, dokładnie przeczyścić. Ja to robię w troszeczkę przyspieszonym tempie, żeby pokazać, że się da, ale być może kiedyś taką renowację poprowadzę bardziej fachowo, czyszcząc to wszystko, nawet być może malując nową żaroodporną farbą, aby to wszystko wyglądało jeszcze lepiej. Tu po prostu pokazuję tak po łebkach, że się da. Także zabieram się do czyszczenia gaźnika. W celu odkręcenia tej centralnej śruby najlepiej jest wkręcić taki gaźnik w imadło, dobrze się zaprzeć i dobrze spasowanym śrubokrętem próbować odkręcić tę śrubę. Byle jakim śrubokrętem delikatnym, proszę tutaj do tego nie podchodzić, ponieważ ta dysza w środku jest mosiężna i jeśli ona po prostu jest bardzo krucha, jeśli przeskoczy nam raz śrubokręt, to już szanse odkręcenia tej śruby maleją niemalże do zera. Także ja teraz idę poza kamerą spróbować to odkręcić. Szczerze mówiąc, z tym gaźnikiem jest troszeczkę większa masakra niż początkowo to zakładałem. Pomijając takie drobnostki, że napuchł
przewód paliwowy, co mogłoby po prostu, no jest przewód do wymiany, czuć, że jest tutaj taki twardy w środku, zwłaszcza tutaj w tym obrębie, czyli po prostu również kruszył się i z jakimiś tam śmieciami ze zbiornika skutecznie się tutaj po prostu zakleił, to w tych wężykach się z wiekiem często zdarza. No i jeszcze taka drobnostka, że tutaj jest pęknięta troszeczkę to w ten cały miejsce, w którym zapina się linkę. To są jeszcze drobnostki, ale dodatkowo uszkodzona jest w całej tutaj tej miseczce uszczelka, przez co będzie nam kapać tutaj paliwo. Kolejna sprawa, mimo wkręcenia wimadła i mimo użycia specjalistycznego śrubokrętu, za cholerę nie idzie odkręcić tej śruby. Jest niesamowicie zapieczona. Kolejna kwestia to tutaj w tym miejsce, gdzie wchodzi zawór iglicowy, jest tak zapieczone, że nie wiem, czy uda się to tutaj doczyścić. Gaźnik do silnika marki Tecumseh to nie jest jakiś problem, to po prostu znalazłem inny gaźnik, z którego przełożę kolektor ssący, ponieważ on był na takim węższym układzie wydechowym, przez co w tym momencie, w tym miejscu jest troszeczkę krótszy, więc do przełożenia jest kolektor, do przełożenia jest oczywiście cała obudowa filtra powietrza, ponieważ takie są uroki silników marki Tecumseh, że wykończyło ich to, że całych filtrów powietrza mają ze 40 rodzajów, kilka rodzajów kolektorów ssących, tego jest mnóstwo. Cud, że sam gaźnik udało się dopasować, ponieważ musi być to gaźnik dwuprzepustnicowy jeszcze z manualnym ssaniem. Także przełożę sam gaźnik, jego znaczenie jest to samo, ponieważ ten jest w o wiele lepszym stanie. Myślę, że to będzie rozsądniejsze. Troszeczkę się rozczarowałem, ponieważ demontując sam pływak, który wydawał się z początku dość niezły, że cały brud osiadł tylko tutaj. Myślałem, że to się wszystko uda zrobić, ale nie ma sensu w to brnąć. Założę tutaj po prostu inny gaźnik. Oczywiście sam ten gaźnik również podjąłem się od razu próby czyszczenia, ponieważ również był to taki leżak magazynowy. Również jest on zabrudzony, chociaż mimo wszystko i tak wygląda o niebo lepiej od tamtego. To wszystko jest dużo czystsze. Jeszcze porównam tutaj to z tamtym elementem. Tak można sobie zobaczyć, o ile to jest czystsze. No i oczywiście sam gaźnik w środku również jest dużo czystszy, także to wszystko teraz przeczyszczę, poskładam i będzie można go przykręcić do kosiarki. Gaźnik przedmuchany sprężonym powietrzem można już powoli składać. Oczywiście kąpiel w myjce ultradźwiękowej również by tutaj nie zaszkodziła. Można by również taki gaźnik w ten sposób przeczyścić, ale starsze gaźniki w starszych silnikach były takie mniej wyliczone na styk, czyli nawet jeśli tu pozostaną jakieś mikro zabrudzenia, których nie będziemy w stanie usunąć domowymi sposobami, nic się tutaj nie stanie, ponieważ nie są to tak wyśrubowane gaźniki. Można tutaj sobie na taką małą niedoskonałość pozwolić, a mimo wszystko silnik wciąż będzie pracował tak jak trzeba. OK, gaźnik przeczyszczony, można go montować do kosiarki. Okej, brakuje tylko zbiornika paliwa. Jego poza kamerą przepłukam dokładnie benzyną kilkukrotnie, wlewając świeżą benzynę, trząsąc tym zbiornikiem, wylewając z powrotem do naczynia, jeszcze raz wlewając nową i tak trzykrotnie, a potem zmontuję cały ten zbiornik. OK,
okej, silnik praktycznie poskręcany, można próbować go uruchamiać. Muszę tylko poszukać póki co nieco lepszego filtra powietrza. Domyślnie będzie tutaj zastosowany nowy. Lecę do domu na śniadanie, ponieważ choć to wyglądało troszeczkę niepozornie, nagrywam to z rana i zajęło mi to 2 godziny. Cały obrobiony materiał z pewnością znacznie mniej. Idę na małe śniadanie, zgrać pliki, ponieważ również kończy mi się karta pamięci i spróbujemy uruchomić ten silnik. Aha, jeszcze trzeba zamocować linkę od regulatora, ponieważ ta jest zepsuta. Zastosuję sobie tutaj taką obcą linkę regulatora. Ok, jeszcze trochę paliwa by się przydało. Zbiorniczek ładnie wypłukany. No pewnie, kiedy nie rozlać jak nie przed kamerą. I ok, będzie można próbować w niereżyserowany sposób. Włączę tutaj ssanie. Cofnę troszeczkę klucze, bo jak ten motor odpali, żeby mi tu wszystkiego nie skosił. Ok, pełne ssanie. Dajmy jeszcze sekundkę, niech gaźnik napełni się paliwem. I można próbować. Kosiarka pracuje, co prawda, ale ma fatalnie rozregulowany odśrodkowy regulator obrotów, przez co nie dodaje sobie obrotów w trawie i mimo, że ma prawie 200 cm pojemności skokowej, to chodzi jakby miała 70, także jest znacznie osłabiona. To jest do poprawki, trzeba troszeczkę zwiększyć dawkę paliwa, ponieważ przez to troszeczkę ciężko odpalała ona na ssaniu.
Od nagrywania poprzednich materiałów minęło troszeczkę czasu, troszkę pogłosiłem tym silnikiem. Niestety mam złe wieści. Prawdopodobnie w tym silniku jest uszkodzona, jest przytarta pompa olejowa. Te silniki bardzo słabo smarują się rozbryzgowo. Głównie polegają na smarowaniu poprzez tą pompę olejową, ponieważ smarowanie rozbryzgowe, mimo że jest to inaczej, nie da się po prostu dostarczyć oleju w górne miejsce wałka rozrządu i w górne miejsce wału. A ten silnik po prostu przy odpalaniu ma wielki opór, bardzo ciężko się w ogóle ciągnie za sznurek i im więcej pracuje, tym w ogóle jest to uczynić ciężej, przez co ma w ogóle nawet problem odpalić i przez to ma nawet problem utrzymać odpowiednie obroty. Bardzo często trzeba go wspomagać ssaniem. Słychać przy tym, że jak go próbuję odpalić, on tak metalicznie 3 razy stuknie i się zatrzyma, coś jakby był zatarty. Także niestety ten film miał udowodnić zupełnie co innego, że po 3 latach postoju bez problemu da się uruchomić taki silnik. Jak było widać, w tym przypadku nie tylko była konieczna wymiana zużytego gaźnika, ale również sam silnik wymaga raczej kapitalnego remontu. Remontu, który w przypadku tego silnika może się nie powieść, ponieważ na górze jest tylko panewka, która prawdopodobnie przytarła się z racji zużytej właśnie tej pompy olejowej. Nie ma tam łożyska, zatem za bardzo tutaj nie da się z tym silnikiem nic zrobić. Także niestety smutna historia. Pokażę oczywiście teraz, jak ten silnik pracuje, jak w ogóle ciężko jest go uruchomić. No i cóż, no ten film pokazał, że czasem po prostu coś takiego bywa ciężkie, no ale faktycznie w przypadku silników marki Tecumseh to nie była taka łatwa sprawa, choć ten film na pewno pokazał to, że takie zespoły jak cewka zapłonowa, jak moduł, jak w ogóle jakiś tam zbiornik, czy nawet świeca zapłonowa, czy jakieś tam wszelkie uszczelnienie, że to wszystko zazwyczaj wytrzymuje, no ale niestety, tak jak widać, czasem bardzo często wymagana jest wymiana gaźnika. No i oczywiście niestety uszkadzają się również startery. No i w tym przypadku widać nie przetrwała tego pompa, która być może wcześniej była przytarta, ponieważ nie znam aż tak dobrze historii tego silnika, albo być może ten postój po prostu sprawił, że ona przez pewien czas pracy szła na sucho, chociaż nie powinna, a może po prostu ktoś ją przyjechał, bo tego oleju było też mało. No ciężko tutaj gdybać. W każdym razie ten silnik nie będzie właściwie już dobrze pracował. Odkręcę go z tej obudowy i może gdzieś zimową porą, jeśli będę miał chwilę, ponieważ wtedy mam więcej czasu na nagrywanie takich rozbiórek. Rozbiorę ten silnik, pokażę, jak on wygląda w środku i wtedy być może po prostu spróbujemy w nim znaleźć właśnie tą usterkę, która się tutaj wydarzyła. Także na dziś to wszystko. Posłuchajcie, jak ten silnik pracuje. W razie czego możecie się również tutaj wypowiedzieć, ale moim zdaniem to właśnie to będzie usterką w tym silniku. Bardzo szybko się zatrzymuje ten silnik. Jest rozpędzony, troszeczkę pracuje, ale już się troszeczkę większy opór i po prostu to przytarcie daje mu się we znaki. I oczywiście, tak jak widać, poprawiłem ustawienie odśrodkowego regulatora obrotów, przez to teraz te obroty nie są takie wysokie i choć tego nie słychać, to silnik teraz sobie na bieżąco dostosowuje prędkość obrotową do warunków. No bardzo dziwna sytuacja, ten silnik pracował chwilę, a już to po prostu jest taki mocno gorący. Moim zdaniem właśnie jest znak, że na wale przytarty. Na dziś to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Cześć!